Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista im świeci. Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Perła Louis. Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości. Rozpamiętywanie tajemnic jej życia. Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Rozdział 4. Wielka nowina. Nazaretański domek był mały. Dwa pokoje, które można zobaczyć w Loreto. Jeden dość obszerny z drzwiami z jednej strony i czworograniastym oknem w głębi. Drugi ciemny. Maryja zwykle przebywała w dużym pokoju, a pracownia Józefa znajdowała się daleko od domku. Maryja spędzała dzień swój na modlitwie rytualnej
i modlitwie serca, na pracy ręcznej oraz zajęciach domowych i doskonale umiała spożytkować każdą chwilę dnia, bo rozum oświecony łaską szybko się orientuje, widzi, w czym tkwi czynnik żywiołowy istnienia ludzkiego, którym jest łaska Boża. Wskutek takiego postępowania szybkość i trafność cechuje każdy czyn w życiu Maryi. Namiętności opóźniają działanie nasze z powodu tysiąca fałszywych rozumowań i kroków bezcelowych. Wolna od wszelkiej namiętności Maryja czyniła wszystko wedle miary, porządku i ładu, sprawnie, ale bez pośpiechu. Poprzestając na woli Bożej objawiającej się w codziennych okolicznościach, nie troszczyła się tym, co dzień następny przyniesie. Nawet nasze sprawy materialne bardzo by na tym zyskały, gdybyśmy się nimi zajmując trzymali umysł nasz w spokoju i ufności, poddany woli Bożej. Otóż w domeczku cieśli Józefa panował głęboki spokój, towarzyszący zawsze duszom całkowicie Bogu oddanym. Józef i Maryja spotykali się przy porannym posiłku, potem cieśla szedł do swego warsztatu, a Maryja do swoich zajęć. W południe razem zasiadali przy stole i po chwili miłej rozmowy powracano do pracy i milczenia. I tak dni płynęły jedne za drugim, a Maryja nie przewidywała, żeby coś mogło zmienić spokojny bieg ich wspólnego, cichego życia. Wszakże oto jesteśmy w przededniu doniosłego zdarzenia. Zwiastowanie jest przedmiotem, który zawsze najwięcej nęcił malarzy. Który z geniuszy nie pokusił się o oddanie go swoim pędzlem? Każdy traktował ten przedmiot według swego sposobu widzenia, wedle własnego pojmowania spraw Bożych i tajemnic swego zawodu. Do tej pory obraz ten czeka na artystę. Po wielu artystach, którzy przedstawiali scenę zwiastowania, dotąd się czeka na obraz pełen prostoty, który byłby potężny duchem, którego widok poruszałby głębie naszej istoty i dał nam przeżywać tę chwilę błogosławioną na wieki, w której to słowo wcielone zaczęło mieszkać między nami, w przeczystym łonie młodziutkiej dziewicy izraelskiej, tak pokornej, tak niewinnej, tak nieznanej, tak nieśmiałej, a zarazem tak pełnej odwagi. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta
święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przeciwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławne pobożności, módl się za nami. Róża duchowna, módl się za nami. Wieża Dawidowa, módl się za nami. Wieża z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pociecho migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomoże niewiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo bez masy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza.
pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie, jak Cię pozdrawiają anieli w niebie. Zdrowaś, zdrowaś, Panno Maryjo, boś Ty jest matką Syna Bożego, Tyś królową nieba, świata całego. Tyś jest godną, Maryjo, tego. Tobie się kłaniają chóry anielskie, Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie.